No i te roszczenia. Żeby nie przedłużać, to proszę Państwa, no teraz w poniedziałek pan prezydent Duda, który jest w Nowym Jorku, spotkał się tam z organizacjami żydowskimi w konsulacie nowojorskim, konsulacie Rzeczypospolitej, między innymi z Ligą Antydefamacyjną, na której czele stoi pan Abraham Foxman. I dzięki Abrahamowi Foxmanowi, który się wypowiedział dla jednej z gazet tam amerykańskich, wiemy, o czym była rozmowa. Bo tak to byśmy w ogóle nie wiedzieli, że taka rozmowa się odbyła. Znaczy, że się odbyła, to byśmy wiedzieli, bo to telewizja podała, ale już o czym rozmawiano, to już nie. Widocznie. Tymczasem pan Abraham Foxman powiedział, że pan prezydent Duda zobowiązał się, czy obiecał mu, może tak, obiecał mu, że będzie nadal walczył z antysemityzmem w Polsce i nawet zapowiedział jakąś legislację. Jakąś legislację. Proszę Państwa, problem polega na tym, że ani pan prezydent Duda, ani ja, ani nikt inny nie decyduje o tym, co jest antysemityzmem, a co nim nie jest. O tym decyduje pan Abraham Foxman, między innymi. To znaczy, że pan prezydent Duda, obiecując Abrahamowi Foxmanowi, właśnie jemu, że będzie walczył z antysemityzmem, jakieś legislacje tu wprowadzi, tak naprawdę mu obiecuje, panie Foxman, to pan będzie tutaj takim cenzorem III Rzeczypospolitej. To jest bardzo zła wiadomość dla nas, jeśli pan Foxman ma być naszym cenzorem, bo on będzie nam mówił, co nam wolno powiedzieć, a czego nam nie wolno powiedzieć, prawda? O, no, a legislacja zapowiadana, to, co to oznacza? Ano, będą kłamstwo jedwabieńskie. Już jakby taka legislacja przewidująca na przykład kłamstwo jedwabieńskie weszła w życie, to prawdopodobnie już byśmy tu zaraz zostali aresztowani. Przy wyjściu z tej sali, albo nawet na sali. Kłamstwo wałęsowskie i tak dalej, i tak dalej. To mnóstwo kłamstw można tak i wymyślić. Tematów tabu, których albo w ogóle nie wolno poruszać, albo wolno poruszać tylko w określony przez kogoś starszego i mądrzejszego sposób. To oznacza dalsze ograniczenie swobody wypowiedzi, swobody badań naukowych i tak dalej, i tak dalej. No więc warto zwrócić uwagę panu prezydentowi na to, co on tam obiecuje, bo może nie zdaje sobie z tego sprawy. No takie przypuszczenie byłoby może niegrzeczne, no ale obiecał, obiecał. No dobrze by było mu uświadomić, że jakie są konsekwencje takich obietnic. Druga obietnica, o której już nie wiemy, bo Abraham Foxman tego nie powiedział wyraźnie, ale powiedział, że omawiana była również sprawa roszczeń majątkowych. Roszczeń majątkowych, a ponieważ po półtora godzinnym spotkaniu strona żydowska wyszła z niego bardzo zadowolona, więc obawiam się, że i w tej sprawie mogły zostać złożone jakieś obietnice. Warto się zatrzymać nad tym chwilą. Dlatego, że takie obietnice, czegokolwiek, jeśli by tego dotyczyły, byłyby niebezpieczne również dla sytuacji naszego narodu. Proszę Państwa, te roszczenia po pierwsze są bezpodstawne, dlatego że dotyczą tak zwanego mienia bezspadkowego, to znaczy mienia, do którego nie pretendują żadni spadkobiercy, którzy mogliby się wylegitymować uprawnieniami w świetle prawa cywilnego.
i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, i w innych krajach europejskich obowiązują w tym zakresie zasady ustanowione jeszcze w starożytności w prawie rzymskim, w starożytnym prawie rzymskim, że jeżeli umiera obywatel państwa konkretnego, który nie zostawia ani testamentu, ani nie zostawia spadkobierców ustawowych, to wtedy ten majątek dziedziczy po nim państwo, którego ten człowiek był obywatelem. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Polsce, tak jest w innych państwach. I organizacje przemysłu Holokaustu inne państwa, Stany Zjednoczone, inne kraje, Izba Lordów w Wielkiej Brytanii, wywierają na Polskę naciski, żeby polskie władze stworzyły namiastkę podstawy prawnej dla realizacji takich roszczeń, bo podstawy prawnej żadnej nie ma. Oni po prostu ten majątek chcą przejąć. No to takich, co by tam chciał, to jest wielu, prawda? Ale to nie znaczy, że zaraz trzeba takim ulegać chęciom. Otóż, żeby polskie władze stworzyły pozory legalności dla tego rabunku polskich obywateli. I to nie są jakieś też efekty przeczulenia. Nie bez kozery. W 2011 roku, 10 lipca, odbyła się kolejna uroczystość jedwabnym z listem pana prezydenta Komorowskiego. Na początku roku 2011 Izrael utworzył przy udziale Agencji Żydowskiej zespół HERD. On się tak nazywa w skrócie, którego celem było odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej, między innymi w Polsce. I ten zespół działał. I ta sprawa, widać po ostatniej wizycie pana prezydenta Dudy w Nowym Jorku i w tym spotkaniu, że ta sprawa nie zniknęła z agendy. Ta sprawa jest nadal aktualna. Te roszczenia są szacowane na 65 miliardów dolarów. To jest mniej więcej równowartość rocznego budżetu państwa polskiego. Zatem Polska nie może wygenerować takiej sumy w gotówce bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej kraju. Zatem, jeżeli te roszczenia miałyby zostać zrealizowane, musiałyby zostać zrealizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach. A to z kolei oznacza, że środowisko obdarowane takim majątkiem dysponowałoby takim majątkiem na terenie Polski. To znaczy, że natychmiast zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną w Polsce, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną, w rezultacie czego naród polski zostałby we własnym kraju zepchnięty do rangi narodu drugiej, może nawet trzeciej kategorii. Takie byłyby konsekwencje realizacji tego typu obietnicy. Więc dlatego uważam, że powinniśmy domagać się, opinia publiczna powinna poprosić pana prezydenta Dudę, żeby nam powiedział, co właściwie obiecał podczas tej rozmowy. Bo to my za te obietnice zapłacimy. To my będziemy, nasze kolejne pokolenia Polaków będą musiały za te obietnice zapłacić, więc to nie jest tak, że my nie mamy żadnego prawnego interesu w poproszeniu pana prezydenta o to, żeby polską opinię publiczną też poinformował o tym, co uzgodnił z panem Foxmanem. Proszę państwa, temu, jak powiadam, temu służy
Temu służą te wszystkie przedsięwzięcia, temu służy ta pedagogika wstydu. No i właściwie do tej pory funkcjonowanie państwa polskiego, w tym przynajmniej zakresie, polegało mniej więcej na tym, że to państwo się zachowywało tak, jak je opisał były w tej chwili już minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz w tej podsłuchanej rozmowie w knajpie pod Pruskwami, że państwo polskie istnieje tylko formalnie, że tak naprawdę to jest HD i kamieni kupa, prawda? Chyba tak jest rzeczywiście, no bo jaką mamy, jakie z naszej strony, z polskiej strony, jaka z polskiej strony jest reakcja, jakie jest przeciwdziałanie tym dwóm skoordynowanym politykom historycznym i działalności piątej kolumny w kraju? Odpowiedź brzmi żadne. Żadne. No bo nie można nazwać jakimś przeciwdziałaniem takiej partyzantki, którą tutaj uprawiamy. Dobrze, że nie w podziemiu. Prawda? I tak dobrze, że nie w podziemiu. Ale wszystko przed nami, bo dopóki no, dopóki nie padnie salwa, to nam komory dopisują. Ale nie wiadomo, kiedy salwa padnie, prawda? Nie wiadomo, kiedy salwa padnie. Tymczasem to są sprawy ważne. To są sprawy ważne, bo to są sprawy, od których zależy kondycja, możliwości rozwojowe, perspektywy naszego narodu. Bo jeszcze raz powtórzę, że interesy narodowe nie zniknęły. To interesy państwowe nie zniknęły. I to tylko ludzie bardzo naiwni mogą wierzyć. To co za... Z gazety wyborczej. No. Już dzwonią. Tylko bardzo ludzie bardzo łatwowierni mogą wierzyć w to, co głosi nam piosenka kultowa Unii Europejskiej, że wszyscy ludzie będą braćmi. Może kiedyś na tamtym świecie, ale jeszcze nie teraz, więc pewna czujność i przezorność byłaby wskazana. Dziękuję bardzo.